Siema, moi drodzy, jestem Atre, witam was w kolejnym odcinku Easy Black Flaga. No będziemy sobie zwiedzać naszą nową miejscówę, którą żeśmy sobie ostatnio zaanektowali. Jak na prawdziwych piratów przystało. Trzeba to zbadać, pozbierać sobie skarby i iść w świat potem, tylko widzę trochę tnie. No jaki młyn tutaj, tylko nie wiem po co on jest. Koło mój, chyba kiedyś był młyn. Już nie jest. No, gdzieś tutaj jest jeszcze fragment. Hanimus, o proszę bardzo. To mamy z głowy. Tutaj. Po drugiej stronie wyspy. Mamy chawirkę, elegancko. A tylko znajdzie przejście. To oczywiście nie jest pokazane. Tam jakieś wyjście, a czy ja tam dobiegnę, nie wiem. Zobaczymy. A tutaj jak była ta Stella Maju, dobra. Szanta gdzieś jest. Dobra, to było szybkie. Dzika gęś, taka szanta się odblokowała. Nie, wybiegnę sobie na zewnątrz. Teoretycznie ok, bo mogę iść po ten. Butelkę. Urokliwie to jest, nie powiem, bardzo urokliwie. Dobra, co mamy tu? O mym imieniu i pochodzeniu. Proszę bardzo. Ciekawe zapiski tutaj ktoś ma, ten Thorn. Ciekawe jak to się powinno wymawiać. Dobra, tutaj będzie chyba do tych skarbów. Pudło. Jeszcze raz. A tam w lewo muszę skoczyć. Albo tu. Tak, po szczelinach, jak hej tam, Connor. No dobra.
samo ładunek. Jakaś szanta, to muszę też iść chyba tam w lewo. I na główkę skaczemy, tak, bardzo dobrze. A, tutaj weszliśmy, no dobra. Trzy sztuki drewna. To by mi było, tak, tego by mi było trzeba, trzy sztuki drewna. Teraz gdzieś w lewo. Nie, tędy. Tędy i tam. No za bardzo to się tam nie zbliżam. Tatsächlich. Bardzo. No i idziemy jeszcze raz tam tymi przejściami. Tutaj też nie ma przejścia, zabite skałami widzę. Zamurowane. Chociaż może to gdzieś tutaj jest. Zawczasu wlezę na drzewa. Pierznik już to jest. No nie! Nie ucieka mi szanta. A to mam białego jaguara. Są takie magiczne zwierzęta, albo takie bardziej ciężkie do znalezienia. Albo bardziej rzadkie. To jest tędy. Gubię się w tych krzakach. Jeszcze niżej to w ogóle jest, Jezu. A raz po latem biegnę do wioski. Ale gdzieś będzie tam przejście jakieś. Nie powiem, pochowali te rzeczy.
nasz statek. A to wygląda fajnie, bajecznie, powiem wam. Da radę na górze. Tutaj, proszę bardzo. Powali. Co to jest to? Nie wiem. Dobra, ale się zrobiła szanta. Ciekawe, czy uda mi się teraz wrócić tą drogą. No, po tych przepaściach całych. Plastik. A nie powiem, trzeba pobiegać tak hardo. By jakoś obejść. O właśnie. O Jezu, niedzielaj. No i gitara. Chodź tu, biały jaguarze. Teraz tam. Myślę, że możemy wrócić. Jak najbardziej. Fascynujące. Daj, czy tędy się dostanę? To był skok wiary, kurde. No. Nie, nie wejdę. Owy. Tędy? Nie. No to płynę. Już na Boże Święte, prawdę. Jeszcze szybka podróż niedostępna. Co za badziewiaki. Ech. Jakbym stał? Nie, bo jestem w trakcie misji, także. Parłby, no. Mogę tam wejść. Zapierdzielam naokoło zatem. Ech. Znowu krata jest. Ok.
cukier tym razem wysypało. Dobra. Mało realia mam, raptem 8000. 9. Bijaj, bijaj, bijaj. Nie, to musi być naprawdę fascynujące 15 minut łażę w tym samym miejscu. Witamy w asasynie, kurde. W jakichś klapkach jeszcze biega, nie? W sandałkach, kurde. Lazuj tam, chłopie, lazuj. Wlazł. I przez dżunglę. Na spotkanie z kolejnym jaguarem. Dobra, idziemy dalej. No, tutaj jedno biegnie na tej skrzynce, zobaczymy. Tutaj przejścia nie ma. No tak, magiczny dach. Tu jest bajka. Chyba. Jakieś nowe miejsca widzę. Dobra, to mamy fantastycznie. Teraz trzeba się dostać tutaj po umrzyka. Teraz zrobił ślisk. Wcześniej nie chciał, kurde, paruwa jedna. Mam nadzieję, że wyjdę z tej dżungli. A, dobra, to jest ten korytarz do budynku. Co jest tutaj? O, wyjście na nabrzeże, świetnie. Także idziemy po mrzyka i spotkamy się z Kidem.
Gdzieś tam na górze. Pojedę zędy. Jakby to było origin, to bym las na każdą górę. Ale nie jest. Muszę tędy. Tam? Ale by to opłynąć jakoś. Dzięki gra. Dzięki. Ach, tędy, dobra. O, dobra, zablokowała się o skałę, nie wie co robić, świetnie. Fascynujące. Kaj ta mapa. Budynek, zatoka. Opowalonego drzewa nad wodą. 6, 3, 7, 8, 4. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj na nabrzeżu. No w NASA. No dobra, idziemy do Kida zatem. Tędy mogę zejść, świetnie. Co tam pani Kid słychać? Karate Kid, kurde. Leaving already. I think this cove suits you best, Edward. Better than that costume does. Oh, come on now. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. Self-made man. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Hard to tell some days. All I know is you like dangerous prizes. Like the observatory. I think you know more about that than you let on in NASA. You noticed that, did you? Meet me at 20 degrees, 3 minutes latitude, just off the coast of Yucatan. I'll have something to show you there in a few weeks' time. No dober, dober. Umówiliśmy się, kurde, z Kidem, fajnie. Płynie sobie, chyba. Tak, płynie sobie. Mogę kupić, o proszę bardzo, ulepszenia do kryjówki, wow. Co mogę kupić? I've been needing coin to set up the shipyard, Captain. The faster I have the needful gold, the sooner our ships will rule the waves. Proszę bardzo, zarządca portu kupimy za 500. A tutaj mamy coś do kupienia jeszcze. Chyba... O, kaczma. The men do sorely lack a place to do their wenching and debauching. With a little coin encouragement, I could have the old place Bristol fashion and a flower run fit to obliterate a good tar proper like. Za ile? Za 3,5. Dawaj.
Taverna. Portova speluna, kurde. You done an old salt proud, Captain. Been making it worth your while too. Long Ben's bones cursed me. Jakaś informacja, panie gruby? Un pajarito me ha dicho. Umrzyk, no dobra. To jeszcze możemy kupić. Captain Kenway, a moment. I'll not play Duck and Drake with you, Captain. I need coin to build a little emporium. I'd be ever obliged. And a local shop would bring in many a useful ware for you as repayment. Do sklep ile się tam stów? Proszę bardzo, jak to się szybko ulepsza wszystko, nie? Elegancko. Masz coś ciekawego? Nie, no, chyba są najlepsze. To nie potrzebuję, odzienia. Też nie. Działa sztuki. Ech, na razie mam pieniądze. Good day, sir. Znaczy na razie mam pieniądze do wydania co innego. Tam coś jeszcze jest do kupienia. Może rybak jakiś. Jeszcze żarcie trzeba mieć. Been thinking, Captain. Why not build ourselves a grand old bonfire by the beach? The lads would be a cheer if they had such a spot to let loose. You savvy? Panie. 7000, o jeszcze można, prawda? To ognisko. Is your reason obscure? A good captain, he takes care of his men, yes? The sailors are a bit dissatisfied that there are no women of comfort here. I know just where to find them, but we need to build them a home. 15. Sorry chłopaki, 20 tysięcy potrzebuję. No cóż moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle, mam nadzieję, że wam się podobało. My widzimy się w kolejnym materiale, chociaż nie, zajrzę jeszcze do tej szefa. Szefu. Ładunek się sprzedają, mam trochę tego cukra. Tekstowy, ruma. 150. Moździerz. Działa burtowe, to trzeba kupować, bo tego jest dużo poziomów. No dobra, i na razie tyle. Także w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pa pa.